Jak pani tu weszła? Przez okno. To dziwne. Powinienem był umrzeć ze strachu, ale jakoś nie. Wcale nie dziwne. Nie ma we mnie nic strasznego. Sztuka Piera Sewilla pod tytułem Słońce dla dwojga zapoczątkowała w Mikołajkach cykl spotkań teatralnych przy stoliku. No i czy ja wyglądam jak duch? No tak na pierwszy rzut oka to nie. A jak umierająca? To inicjatywa teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, którego aktorzy jeżdżą po bibliotekach regionu i prezentują współczesną dramaturgię polską i światową. Jest to forma czytanki, czyli my oczywiście troszkę inscenizujemy, czyli minimalnie wchodzą w grę nasze gesty, mimika twarzy, ale przede wszystkim słowo jest ważne, co rozwija wyobraźnię u widzów, u słuchaczy, bo to jest forma teatru raczej słuchanego. Jest tutaj niewiele do zobaczenia, bo operujemy tylko sobą, czyli tylko twarzą i głosem, a rekwizytów raczej nie ma. Siedzimy przy stoliku, mamy do dyspozycji wodę i tyle. Teatr przy stoliku cieszy się dużą popularnością i ma stałych słuchaczy. Takie teatry przy stoliku, albo przy kawie, albo przy herbacie, jak to się kiedyś nazywało, to istnieją już może, ja wiem, tak 40-50 lat. I to różnie się przyjmuje. Nasza forma i nasz sposób przedstawiania, a przede wszystkim literatura, którą dobiera kierownik literacki, okazuje się, że jest przyjmowana wszędzie z dużym aplauzem. W związku z tym ten teatr trwa od 14 lat. Forma teatru przy stoliku różni się od tej prezentowanej na dużej scenie. Aktorzy czytają rozpisane na role teksty dramaturgiczne, tworząc wersję teatralnego słuchowiska. Ma to wiele zalet. Propagowanie teatru, propagowanie literatury. Z reguły to są sztuki dwuosobowe, których teatr nie podejmuje się wystawić, ponieważ jest to literatura z reguły zagraniczna, trzeba by na wstępie zapłacić tantiem w wysokości 2-3 tysięcy euro, żeby zacząć próbować taką sztukę. Potem może się okazać, że ona się nie zwróci. Natomiast forma teatru przy stoliku pozwala na jednorazowe wykonanie tego utworu bez praw autorskich, bez walczenia o prawa autorskie. Jest to impreza niebiletowana, czyli omijamy to przedrażanie kosztów. Olsztyńscy aktorzy teatru przy stoliku po raz pierwszy odwiedzili Mikołajską Bibliotekę, ale już wiadomo, że na pewno nie ostatni. No więc jest mi przykro, ale nie mogę pani tu zatrzymać, nie mogę.